Chciałbym pokazać Ci, jak możesz teraz samodzielnie udostępnić zasoby jako otwarte zasoby edukacyjne. Załóżmy, że zrobiłeś świetny szkic z objaśnieniami i chcesz go opublikować. Możesz licencjonować swoje dzieło, zaznaczając je wybraną przez siebie licencją CC. To oznaczenie może być tak proste, jak krótki tekst wskazujący licencję w informacji o prawach autorskich. Lub tak złożone, jak osadzenie informacji o licencji w Twojej witrynie internetowej wraz z kodem HTML powiązanym z każdą licencją. Odpowiedni kod HTML można znaleźć na stronie Creative Commons. Możesz skorzystać z platformy internetowej i jeśli to możliwe, podać tam odpowiednie informacje licencyjne. Przykładowo Zenodo jest przeznaczone dla zasobów Open Science. Możesz tam publikować swoje otwarte zasoby edukacyjne. Być może mógłbyś także opublikować swoje zasoby w archiwum otwartych zasobów edukacyjnych, jeśli taka oferta jest dla Ciebie dostępna. Niestety nie ma odpowiedniego sposobu na publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych wszędzie i na każdy temat i każdą osobę. Często trzeba tu wykazać się kreatywnością. Aby Twój otwarty zasób edukacyjny mógł zostać później odnaleziony, ważne jest, abyś napisał o nim odpowiednią informację, czyli odpowiednie tak zwanej metadane. A może udostępnisz adres internetowy nowego otwartego zasobu edukacyjnego potencjalnie zainteresowanym osobom w Twojej sieci internetowej.